27. plener rzeźby z kamienia kaszubskiego zaczął się 1 września, dzisiaj jest 30 września. Plener się skończył, artyści powoli zbierają się do wyjazdu do Gdańska, Gdyni, Sopotu, ale również do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, do Warszawy, jako że plener był ogólnopolski. Plener, który się tak zrósł z historią naszego muzeum, że właściwie nie wyobrażam sobie już sezonu we Wdzydzach bez artystów i bez wystawy, która zamyka plener. Moim zdaniem zrobiliście fantastyczną robotę i miasto Gdańsk powinno być Wam po wsze czasy wdzięczne. W trakcie pleneru stworzono 11 rzeźb przedstawiających 10 wybitnych gdańszczan, m.in. Artura Schopenhauera, Gintera Grassa, Arenta Dieckmanna czy Lecha Wałęsę. Ukończone dzieła już na wiosnę staną na miejskim placu lub skwerze. W Gdańsku przestrzeń publiczna jest pusta, pozbawiona sztuki, uważają organizatorzy i przybyli na uroczystość goście. Należy ją zatem zapełnić, a rzeźby najlepiej spełnią tę rolę. Przestrzeń czasami jest piękna sama w sobie, ale czasami trzeba coś na niej postawić. Jeżeli mielibyśmy stawiać reklamy, co obecnie w całej Europie się wycofuje, są okręgi, miejsca w Europie, gdzie w ogóle jest zabronione jakiekolwiek reklamy, ponieważ no, wyobraźcie sobie tutaj na Wdzydzach na przykład postawić teraz reklamę Coca-Coli czy podpasek czy coś w tym rodzaju, no to by było to no, żenujące po prostu. Jest bardzo mało rzeźb w ogóle w Polsce, większość to są pomniki, więcej się bierze pod uwagę sprawy historii, polityki i tak dalej, a za mało jest prawdziwej, czystej sztuki. Najważniejsze, żeby rzeźba w przestrzeni miejskiej Gdańska rozwijała się, żeby było jej coraz więcej, bo dzisiaj wydaje się, że jest to jedna wielka pustynia. Nie tylko Gdańsk zresztą, każde polskie miasto jest pustynią artystyczną w przestrzeni miejskiej. Właściwie nic nie ma, czasami jakiś pomnik ku czci albo ku pamięci i na tym jest z reguły koniec. Przestrzeń miejska, tak samo jak przestrzeń każda inna, miejska, małomiasteczkowa czy wiejska, jest specyficznym tematem. Miasto musi mieć pewną wizję zagospodarowania nie tylko w domy, sklepy i urządzenia służące ludziom, ale również coś, co pomiędzy nimi się znajduje. Stąd też są parki, są fontanny, których zresztą u nas w Polsce jest bardzo mało, są też rzeźby. Wspólnota Gdańska współorganizuje wdzyckie plenery od roku. Rzeźby powstały na poprzednim, stoją na placu Kobzdeja w centrum miasta. Rok temu tematem rzeźb były gdańskie lwy. Mam nadzieję, że wkroczenie Fundacji Wspólnota Gdańska w organizację tych plenerów, co się zdarzyło drugi raz w tym roku, no jest początkiem serii nieskończonej. Marzy nam się, żeby w przyszłym roku były dwie edycje plenerów. Wiosenna na terenie Gdańska, no i jesienna tutaj jak zwykle. Czy tak będzie? Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie będziemy się starać. Może nawet złamie się i poddam się sugestiom, nazywając tak lekko eufemistycznie niektórych artystek, i może rzeczywiście nie będzie jakby konkretnego tematu, co Wam by poszerzyło znacząco możliwości twórcze, ale z dużym bólem mi to przyjdzie, bo jestem zdania, że co prawda idąc na jakiś kompromis, mając temat, ale poza tym pełną swobodę twórczą, buduje się jakąś bardziej zwartą kolekcję, która poza wymiarem artystycznym ma jeszcze wymiar, no nazwijmy to lokalno-patriotyczny, jest bardziej może zrozumiała dla zwykłych ludzi, a powinniśmy ich traktować jako publiczność, a nie przedstawicieli elit artystycznych czy intelektualnych. Tych zwykłych ludzi jest 99%. Nie powinniśmy zapominać o tych. Tego typu forma prezentacji jest najlepsza, bo galerie są dla elity. Tam normalny przechodzień nie wejdzie. Natomiast na placyku, na otwartej przestrzeni, każdy człowiek ma szansę spotkania się ze sztuką.